Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Wideo nieco przydługawe, ale historia jest naprawdę ciekawa. Historia internauty, któremu chciano unieważnić dany kurs na prawo jazdy, ale wszystko skończyło się zupełnie niespodziewanie, nie po myśli urzędników. Witam serdecznie, otrzymałem pismo z Urzędu Marszałkowskiego, że chcą mi unieważnić egzamin, gdyż według prawa za szybko go zdałem. Sprawa wygląda tak. W 2003 miałem wypadek ze skutkiem śmiertelnym na trzeźwo i zabrano mi prawo jazdy na 8 lat. Przesiedziałem w areszcie 10 miesięcy. W wyroku nie było wzmianki, że okres odsiadki się nie liczy, a Wydział Komunikacji miał tylko zaznaczone z sądu, że prawo jazdy odebrane jest na okres równych 8 lat. I równo po tych 8 latach udałem się do Wydziału Komunikacji, zapytałem się, czy mogę i czy muszę robić dodatkowe badania. Pani odpowiedziała, że nie ma notatki z policji o badaniach i że nie ma przeciwwskazań, aby pójść na egzamin. Zaliczyłem egzamin B w sierpniu 2011 roku. Teraz natomiast chcą mi odebrać go, ponieważ w nowym piśmie z sądu do Wydziału Komunikacji jest napisane, że okres kary minął dopiero w maju, czyli ta odsiadka nie została zaliczona. I moje pytanie brzmi, czy to normalne, aby unieważnili legalnie zdany egzamin, mimo że już nawet okres tej kary minął. Następne pytania, no co mam robić z tymi skierowaniami, skoro nie miałem, właśnie z tymi badaniami, skoro nie miałem skierowania, prawda? No, czy w razie odebrania tego prawa jazdy będę musiał sam się prosić po prostu o to skierowanie na badania psychologiczne w policji, u lekarza, no, w starostwie, no, chodzi tu głównie o badania psychologiczne i lekarskie. No, mówię tylko o tym dlatego, ponieważ pani psycholog, która siedziała w Urzędzie Marszałkowskim podczas przeglądania moich akt, mojej sprawy, powiedziała, że jak nie za przedwczesne zdanie egzaminu, to za brak badań odebrałaby mi to prawo jazdy. No, to była pierwsza część tej historii. I muszę uczciwie powiedzieć, że trochę zgłupiałem, bo sprawa tutaj jest bardziej dla prawnika niż dla lekarza. No, znam przypadek, że komuś odebrano prawo jazdy na 10 lat, czy nawet na więcej, natomiast skrócono potem karę o połowę, bo ponieważ każdą karę jak za jakieś dobre zachowanie, czy coś w tym stylu, można skrócić o połowę, natomiast no, załatwił to po prostu adwokat. Natomiast co do skierowania na te badania, no nie potrafię zbyt konkretnie powiedzieć, ponieważ w tym 2003 roku przepisy nie były zbyt jasne i nie było zbyt jasne, no, kto ma tak na te badania lekarskie i psychologiczne kierować, szczególnie chodziło o to, który to komendant policji. No, ale mamy dalszy ciąg tej sprawy, nasz internauta poszedł do prawnika i sprawa skończyła się pomyślnie. I zacytuję jego odpowiedź. Bardzo podoba mi się pana podejście, dzięki panu i pańskim radom udałem się na psychotesty do pracowni niezwiązanej z WOMP-em, z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i zaliczyłem je bez najmniejszego problemu. Dlatego moim przykładem chciałbym dać panu kolejne doświadczenie. I dotyczy to unieważnienia mojego egzaminu. Oczywiście marszałek unieważnił egzamin praktyczny, natomiast z moim adwokatem napisałem odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. No i napiszę panu tutaj, powiem panu w wielkim skrócie, jak wyglądało to odwołanie. Napisaliśmy, że spełniłem wszystkie warunki, aby przystąpić do egzaminu, tak jak każdy kursant, który ubiega się o prawo jazdy. No, podaliśmy tam nawet jakiś paragraf. I według decyzji marszałka, unieważniając mi egzamin na tej podstawie, że miałem zakaz, to tak naprawdę nie powinienem być dopuszczony do egzaminu. No, ponieważ przed egzaminem, no i tak nikt nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. No, jest to dosyć logiczne, ponieważ jazda bez uprawnień jest wykroczeniem karnym, podobnie jak i jazda z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. No, dodaliśmy, że według prawa moje prawo jazdy po zdanym egzaminie nie powinno być wydane, czyli tutaj jest błąd starosty, po egzaminie nie powinno być wydane do czasu ustania przyczyny, czyli przez najbliższe 10 miesięcy. No, tak w skrócie wyglądało to pismo, a finał, że 3 dni temu kolegium odwoławcze cofnęło decyzję marszałka, kierując dokładnie się tym, co napisaliśmy. Ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony. No, ja również się cieszę, że te moje filmy mają jakiś sens. No, takie sprawy właśnie dają mi
napędają mi sens do mojej dalszej roboty. Z tego widać, że nie każda sprawa jest od razu w urzędzie stracona, no chociaż niestety trzeba wybulić na prawnika. Ja tu na miejscu tego internauty bym wcześniej właśnie jednak napisał skrócenie kary i być może to by się udało. Natomiast cóż, no jeżeli miałeś jakąś podobną sytuację, że chciano ci cofnąć to prawo jazdy z jakichś powodów właśnie formalnych, szczególnie po jakiejś odsiadce czy po jakimś wyroku, zapraszam cię tutaj do komentarza poniżej w tym filmie, poniżej tego filmu. No, zapraszam cię również na mojego bloga badania lekarskie kierowców.pl, psychotesty kierowców.pl. Jest tam bezpłatny newsletter, który do ciebie wysyłam i do którego się możesz zapisać. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli ci się podobało to wideo, oczywiście daj lajka.